właśnie słońce. Nawet za dużo będzie tego słońca. Zawsze. Czy jest gotowy, gdyby co? No co, już? To akcja. Już. Tak. Akcja. Tak jest. Tak. Dzisiaj bardzo ważny dzień, w autobusie znowu goście specjalni. Pan Andrzej, panie Anita Grabowcy. No, naprawdę... No, dzięki wielkie, że jesteście. To cała przyjemność po naszej stronie. Czuję się dużo bezpieczniej z wami. I no, dzień w podznaku Siemachy. W Krakowie wszyscy wiedzą, co to jest Siemacha. Ja przeżyłem po raz kolejny tam koncert, zapuścili mnie na mówię, grał na gitarze i mówią o wychowankach księdza Augustyńskiego. Bardzo wzruszająca msza, takich mi się dzisiaj wcale nie tak łatwo jakby mieć szczęście w tego typu nabożeństwach uczestniczyć z kardynałem Macharskim, taka dyskretna i pełna miłości, czyli dokładnie tak jak tamto miejsce. Spotkanie w Krakowie z Platformą, także z mieszkańcami Krakowa i no, dużo lepsze i ważniejsze wystąpienie pana Andrzeja niż moje życiesne, które dało tak do wiwatu ludziom, w sensie dało power, że też jak sądzę cały Kraków lepiej się poczuł. A tak mówię ciężko, no bo mam jeszcze w płucach 7 km. Zrobiliśmy z wychowankami Siemachy, ale także to jest z dziennikarzami, trochę z sympatykami Platformy, taki bieg poranny. No i chyba myślę, wszyscy mogą powiedzieć, że pokazaliśmy niezłą kondycję. Biegli ze mną też Marek Koźmiński i Tomek Rząsa, czyli wybitni piłkarze, jeszcze stosunkowo niedawno przecież reprezentanci polscy. I Polski byli pod wrażeniem, a nawet chyba dość poważnie spoceni tym biegiem. Więc dzień zakończy się u Pawła Grasia, który chowa się tutaj, jest niewidoczny. Zawsze jest pierwszy przed kamerą. Oświęcimy w jego okręgu wyborczym. Oświęcimy, wiadomo, miejsce też pod taką specjalną opieką polskiego rządu. Władysław Bartoszewski, taki dobry patron tego bardzo trudnego przecież dla nas wszystkich miejsca, rozpoczął starania o ten żelazny fundusz. Wszystkie państwa świata, ich trudniejsze, zrzucają się na ten taki żelazny fundusz, który pozwoli na utrzymanie muzeum w Oświęcimiu, muzeum obozu. No, dzięki tym środkom będzie można prowadzić cały czas prace, które będą w należytym stanie muzeum utrzymywały. A w samym Oświęcimiu czeka na spotkanie z takimi lokalnymi liderami. Właśnie w Oświęcimiu wytworzyła się taka dobra atmosfera dla działalności pozarządowej. I bardzo się cieszę na to spotkanie, bo ci ludzie na pewno będą mieli też kapitalne pomysły dla swojego miasta.